Wiemy już, jak wygląda cyberpunk stworzony przez Redów i przez studio Trigger w postaci anime, ale co gdyby za produkcję cyberpunka 2077 zabrał się Disney Pixar? Całe szczęście dzięki sztucznej inteligencji możemy zobaczyć, jak coś takiego mogłoby wyglądać. I tak szczerze, to finalny efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Pewnie każdemu z Was w ostatnim czasie przynajmniej raz wyświetlił się jakiś plakat z filmu stworzony przez AI, coś w tym stylu, albo w tym, albo nie, dobra, kończymy. W każdym razie postanowiłem spróbować samemu stworzyć coś podobnego, a zainspirowany postem CD Action na Facebooku, wybór padł na inną grę od Redów, czyli na cyberpunka, chociaż o Wiedźminie też spróbuję coś pomyśleć. Głównym pomysłem było stworzenie czegoś w postaci filmowego plakatu, w formie podobnej do plakatów Marvela z wieloma bohaterami, ale też żeby nie przesadzać i nie nawalić wszystkich możliwych postaci, jak to Marvel ma w zwyczaju. Rozpisałem sobie więc najważniejsze postacie z gry, które jakoś tam w większy albo mniejszy sposób wpłynęły na fabułę i tak oto wybór padł na V, Johnego, Judy, Panam, Jackiego, Saburo i Hanako. Wymyśliłem sobie pierwszy szkic, wstępnie rozmieściłem placeholdery i brakowało mi jednej postaci, to znaczy dałoby się to jakoś inaczej rozmieścić, ale musiałbym zmienić swoje pierwotne założenie, a nie bardzo mi się to podobało, dlatego na ten moment pozostawiłem sobie to wolne miejsce i zająłem się obmyślaniem promptów dla sztucznej inteligencji. Aha, no i wszystkie grafiki w tym filmie zostały stworzone przez model Bing od Microsoftu i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby stworzenia koncepcyjnej wizualizacji i przedstawienia jej w tym filmie. Dobra, formułka z głowy, możemy wracać do filmu. Najpierw musimy zadać sobie najważniejsze pytanie. Co musi mieć każdy film Disneya? Oczywiście protagonistę, ale kim byłby główny bohater bez antagonisty? W tym miejscu jak dla mnie idealnie pasuje Saburo Arasaka, oczywiście po odpowiednich naciągnięciach fabularnych, ale mimo wszystko gdyby nie jego dzieło, to cała fabuła cyberpunka by się nie wydarzyła. Zacząłem zatem próbować różnych poleceń, dość dokładnie opisując wygląd Saburo z gry. Na początku chciałem podawać AI opisy z papierowego RPGa, ale tam większość opisów postaci była stricte o ich osobowościach i ich dokonaniach, a nas interesował głównie ich wygląd. Dlatego opisywałem Bingowi cechy szczególne postaci z gry Redów. Wreszcie stworzyłem odpowiedni prompt, przepuściłem go kilka razy przez AI i wiele z tych grafik było naprawdę fajnych, jak ten albo ten, ale wtedy Bing obdarował mnie perfekcyjnym wyglądem pasującym zarówno do Saburo, jak i do świetnego antagonisty stworzonego przez Disney Pixar. I naprawdę wygląda on, jakby mógł być głównym złolem w jakimś nowym filmie Pixara, więc jedną postać mamy już z głowy. Następnie wziąłem się za dwie bohaterki, które gracze uwielbiają, a spór o to, która jest lepsza, urósł już prawie do poziomu konfliktu Yennefer vs Triss z Wiedźmina III. Mowa tu oczywiście o Judy i Panam. Na pierwszy ogień poszła edytorka Braindance'ów. Judy ma akurat bardzo specyficzny design, zarówno stroju, jak i włosów, i to właśnie z fryzurą były tu największe problemy. Bo o ile udało mi się dobrze opisać jej ubiór, a Bing świetnie to zrozumiał i wręcz idealnie odwzorował te skórzane ogrodniczki z jednym opuszczonym paskiem, ale z fryzurą było już gorzej, bo o ile kolory zielono-różowe były jeszcze ok, tak model fryzury miał się nijak do oryginalnych włosów Judy. Z 20 minut robiłem research, żeby jakoś bardziej precyzyjnie opisać fryzurę, o jaką mi chodzi, aż w końcu spróbowałem long one side haircut i ku mojemu zdziwieniu zadziałało. I w ten oto sposób miałem perfekcyjną Judy. Przyszła zatem pora na Panam i... no tu z kolei odwrotnie, bo o ile włosy, dredy spięte w kucyk, jakkolwiek AI zrozumiało, tak ubiór nomadki jest po prostu nie do opisania. No bo jak to opisać? Jedyne co mi przyszło do głowy to szaro-czerwona kurtka rajdowa i oliwkowy bezrękawowy top. Po którejś próbie już się poddałem, nawet z próbą doprecyzowania opisu kurtki, postanowiłem pozostać przy tym, co dało mi AI i tak naprawdę każda grafika pasowałaby na Panam. Jedne miały fajniejsze kurtki, jedne trochę bardziej odpowiedni kolor skóry, inne lepszą fryzurę, ale końcowo postanowiłem wybrać tę propozycję, bo i grafika zawierała więcej niż samo popiersie, miało fajną fryzurę, znośną kurtkę, ale przede wszystkim, gdy na nią spojrzałem, to automatycznie wydała mi się wyglądać jak faktyczna bohaterka filmu Pixara, a jednocześnie miała w sobie ducha Pana, więc wszystko się zgadzało, a ja mogłem przejść do kolejnej postaci. Aby zamknąć temat bohaterek żeńskich, zabrałem się za Hanako. Za bardzo tu nie kombinowałem, wpisałem zwyczajnie żeńska, azjatycka postać z czarnymi związkami
rozwiązanymi włosami w białej sukience ze złotymi dodatkami. Wiedziałem, że raczej więcej nie ma co się w tym przypadku wysilać, tym bardziej, że Bing dał mi całkiem fajne propozycje i już za drugim promptem miałem wybraną Hanako. Z V też miałem bardzo dużo problemów, bo chciałem, aby wygenerowana postać miała ubraną tę ikoniczną kurtkę z okładki, więc w każdym poleceniu dodawałem zdanie wearing the iconic brown jacket from Cyberpunk 2077 i niestety, jak się później okazało, to zdanie było dla Binga priorytetem, przez co kompletnie pomijało zdanie stwórz grafikę w stylu Disney Pixar i zwyczajnie podsyłało mi przerobione zdjęcia V, który nijak pasował do reszty wygenerowanych wcześniej postaci. Z kolei bez tej informacji kurtka postaci nie miała już charakteru bomberki Johnego. Miałem jednak zarówno wersję z kurtką i bez kurtki, a w zasadzie najbardziej ikoniczny jest ten świecący kołnierz, dlatego postanowiłem trochę poświrować i połączyć obie wersje, ale to zobaczycie nieco później. Swoją drogą, Bing chyba nie ogarnia, czym są krótkie włosy albo buzz cut, bo ciągle dawał mi obrazki z taką dokładnie fryzurą. W międzyczasie postanowiłem zrobić wspólnika V, czyli Jackiego. Jego kurtka i fryzura też były bardzo problematyczne, no bo jak opisać to, że gość ma krótkie włosy, ale jednocześnie ma koka z tyłu, a poza tym to ma jeszcze wygolone półkole na środku bani, więc musiałem znacząco uprościć ten design, zostając przy skromnej czarnej bomberce i fryzurze z małym kokiem z tyłu. Na szczęście udało się zawrzeć rozmiary Jacka, jego szczękę, wszczepy na twarzy dodam później w Photoshopie, to samo w przypadku V, więc zostańcie do końca, aby zobaczyć efekt finalny. Inne postacie widocznych wszczepów na twarzy raczej nie mają, jedynie tyczy się to V i Jackiego. Szkoda kurczę, że w grze nie dostaliśmy więcej misji z Jackiem, może gdyby misja w Konpeki Plaza potoczyła się inaczej, to być może V nie musiałby być sam z całym tym problemem, wtedy w ogóle Johnny byłby pewnie w głowie Jackiego, V nie zostałby postrzelony przez Dexa i... Ej, Dex! Olśniło mnie i natychmiast wróciłem do Binga. Tu przekaz był prosty, ciemnoskóry mężczyzna o nieco większych rozmiarach, z dreadami i brodą w okularach przeciwsłonecznych, noszący ciemny podkoszulek i czerwoną kamizelkę bez rękawów. Musiałem kilkukrotnie przepuścić to polecenie przez AI z kilkoma modyfikacjami dotyczącymi perspektywy, aby lepiej pasował mi do całego konceptu plakatu i wreszcie postanowiłem pozostać przy tej grafice. Nic lepszego nie udało się uzyskać, ale myślę, że nie jest najgorzej. Mamy już 7 postaci, ale wciąż brakuje nam drugiego protagonisty, koprotagonisty, a wręcz prawdziwego antagonisty, bo jakby nie patrzeć, to na walce z postępującą inwazją konstruktu Johnego w mózgu V opiera się cała fabuła Cyberpunka 2077. Tak szczerze, to na wiernym odwzorowaniu wyglądu Johnego zależało mi chyba najbardziej, bo Silverhand jest autentycznie i chyba najlepszą postacią w całej grze i zaryzykowałbym nawet stwierdzeniem, że jest najlepszą postacią w ogóle w całym uniwersum Cyberpunka. Niestety próbując jak najlepiej oddać cechy charakterystyczne Rockerboya, napotkałem jeden problem. Bing nie pozwalał używać nazwisk aktorów. Słabo. Ale w takim rozrachunku postanowiłem zrobić to na takiej samej zasadzie jak wszystkie poprzednie postacie. Na początku wychodziły kompletne kloce, których nijak nie mógłbym wykorzystać, bo albo były totalnie dziwaczne, albo nie pasowały stylem do poprzednich bohaterów, więc wiele razy przepuszczałem polecenie z różnymi zmianami. No co to jest? No i po wielu próbach wreszcie Bing zaproponował mi te oto perełki i tak naprawdę każda z tych 4 grafik jest świetna i jakoś tam by pasowała na plakat i do tej reszty postaci, ale musiałem wybrać tylko jedną. Tego Johnego odrzuciłem, bo bardziej pasowałby na młodego Johnego i był centralnie przodem. Na zresztą miałem już trochę większy dylemat, bo na przykład ten wygląda prześwietnie, ten to samo, ale finalnie zdecydowałem, że najlepiej na plakacie będzie wyglądał ten, bo jest i bokiem, i bardzo dobrze widać mu srebrną rękę i tak oto miałem już wszystkich bohaterów Cyberpunka, ale no, wciąż są to jedynie osobne grafiki. Przyszedł zatem czas na odrobinę magii. Wygenerowałem jeszcze na szybkości jakieś fajne futurystyczne tło, jakimś cudem Bing sam z siebie zaproponował mi tło z wielkim okręgiem, który skojarzył mi się z aureolami, czy jakimiś takimi boskimi poświatami z religijnych obrazów, a to z kolei skojarzyło mi się z endingiem Cyberpunka, kiedy Saburo przeniósł swoją świadomość do ciała swojego syna Yorinobu i mówiły o tym wszystkie media, twierdząc, że Saburo uważa się za Boga, wtrącając się w prawa do życia innych i tak naprawdę zapewniając sobie nieśmiertelność. Dlatego Saburo umieściłem w centralnym, głównym punkcie plakatu, Hanako znalazła się po jego lewej stronie, Johnny Silverhand po prawej stronie, pod Saburo umieściłem V, po lewej stronie najemnika swoje miejsce znaleźli Dex i Judy, a po prawej stronie Panam i Jackie.
Wyglądało to już całkiem dobrze, jednak brakowało szczegółów, które mimo wszystko były charakterystyczne dla poszczególnych postaci, a niestety sztuczna inteligencja nie była w stanie ich samodzielnie wygenerować. Dlatego nad dopieszczeniem szczegółów grafiki spędziłem kolejne kilkadziesiąt minut, ulepszając kurtkę V, jego wszczepy na twarzy, wszczepy Jackiego, tatuaże Judy, glitche relika przy Johnnym, zapełniłem wszystkie puste miejsca, poprawiłem nieco kolorki, dodałem kilka elementów, aby plakat bardziej przypominał plakat filmowy i wtedy całe dzieło było skończone. Przed wami gotowy plakat koncepcyjny Cyberpunka 2077 w stylu Disney Pixar. Był to wyjątkowo fajny projekt do zrealizowania, trochę bardziej przekonałem się też do sztucznej inteligencji, bo do tej pory byłem raczej sceptyczny, głównie przez to, że coraz więcej firm i osób decyduje się na skorzystanie ze sztucznej inteligencji, zamiast zatrudniać do tej samej roboty profesjonalnego grafika, co mimo wszystko trochę szkodzi tej branży, ale nie wchodźmy w takie tematy, skupmy się na finalnym projekcie. Tworzyłem trzy wersje, pierwszą surową, drugą z nieco poprawioną kolorystyką i trzecią z Johnem w formie konstruktu. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się efekt finalny i czy po zobaczeniu takiego plakatu poszlibyście do kina na film, czy może byście coś właśnie w tym plakacie zmienili. Dajcie również znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć podobny film, tylko z pixarową wersją Wiedźmina. A w tym filmie byłoby to już wszystko. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, a ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!